Teksty przygotowali, przygotowała nasza kadra polonistów z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wszystkie teksty, właściwie na 10 eliminacji, są już gotowe. No trudne, powiem szczerze, że czytaliśmy te teksty z kolegą organizatorem, współorganizatorem i mieliśmy problem. Jest 5 akapitów, w każdym akapicie naprawdę można zrobić kilka błędów poważnych i myślę, że uczestnicy będą mieli trudną rzecz do zrozumienia. To będzie takie bardziej opowiadanko. Aleksandra Górecka, Radio RMG, to ona będzie czytała tekst dyktanda. Masz tremę? Tak, trochę jest trema, dlatego że są trudne słowa i od dobrego przeczytania zależy dobre napisanie. Tak? No właśnie, widziałaś już tekst. Trudne, obiektywnie, czy takie do przebrnięcia? Wydaje mi się, że jest trudny, są trudne słowa, nieużywane też w dzisiejszym języku, przede wszystkim młodzieży. No i mówię, stres trochę jest, bo jak przeczytam, tak oni napiszą. Wyszczerzając zęby, uprzednio spojrzawszy, a raczej łypnąwszy wzrokiem na podchorążego, Sylwia Kołodziejska, kapitan drużyny Ekonomika podczas dyktanda. Jak ten pierwszy akapit ci poszedł? Myślę, że dobrze, nie był aż taki trudny. Miałam nad kilkoma wyrazami tam takie zawahania, ale jednak myślę, że będzie dobrze. Wokół same śmiechy, nie wiadomo czego. Michał Fiołkowski, piąte LO, lider grupy. Jak się pisało? No, było łatwo. Znaczy, akurat miałem łatwy akapit, ale myślę, że jest... Łatwy akapit? Podchorąży, pęcherz? Miałem tylko kłopot oznaczeniem tego pęcherza. Nie wiedziałem, czy jako nazwę opisać go dużej litery i czy ująć go w cudzysłowie. Lubisz takie zabawy ortografią? No, nie chcę się chwalić, ale od podstawówki zawsze byłem najlepszy i łatwo mi to przychodziło. Zwycięzca jest zapraszany na finał do Łodzi, który odbędzie się 20 listopada Patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Zwycięzca, czyli jedna osoba, czy grupa, z którą... To będzie grupa, bo nie wiem, czy wspomniałem już, ale tyktando odbywa się w... Uczestniczą 5-osobowe grupy.